1944 z wojska wyszedłem. Oczywiście do huty się przyjąłem, do pracy. Nie pracowałem jako hutnik. Pracowałem jako formierz, więc byłem blisko produkcji szkła, więc tą masę szklaną widziałem i widziałem to, jaka to temperatura. Przyglądałem się nieraz hutnikom. Tak mnie trochę pociągało, bo to ten kolor szkła w tej dziurze, w oknie, pociągnęło chęć spróbowania, jak to, że tak im nie spada to szkło, bo to jest taka masa szklana, która płynie, więc mówię, trzeba by było spróbować. No i tak się zaczęło w sumie. Po jakimś czasie zmieniłem pracę na stanowisku, byłem na opękiwalni szkła. Tam miałem chwilę czasu, to człowiek brał piszczel i próbował coś ze szklem tam opracować. Dla mnie to było coś nowego. No i po jakimś czasie polubiłem pracę ze szkłem. W sumie tak niechcący, ale polubiłem to i tak zostało. Taka moda była właśnie na przyciski, którym się robiło kwiatek i później się tą kulę przycisk do papieru. Z początku robiłem, sam próbowałem robić kwiaty, znaczy robiłem, nawet mi to sprytnie szło, ale nie potrafiłem jeszcze burglować. To jest burglowanie, to jest formowanie szkła takim przyrządem drewnianym z rączką i to się taki kształt okrągły wtedy wydobywało, nie? I zawsze prosiłem kolegę, pomagał chwilę czasu, ale wreszcie w pewnym momencie się zdenerwował i mówi, weź próbuj sam, mówi wreszcie, no bo ile razy ja ci będę to robił. I tak człowiek już zaczął sam. I tak poszło. W Tarskiej Porębie urodziłem się. Kocham Karkonosze i kocham to miasto. Jest gdzie się przebywać, chodzić, no dużo przyjemnych miejsc jest, widoków. Moje serce bije tu niestety w Szklarskiej Porębie i chyba do końca zostanie. Gdzie nie pójdziesz, jest pięknie. Z której strony nie popatrzysz, jest pięknie i wiosna jest śliczna, jesień jeszcze piękniejsza. Praca ze szkłem, żeby ktoś chciał popracować, to muszę powiedzieć, że musiałby się zakochać w tym. To nie jest praca dla każdego. Trzeba polubić i trzeba pokochać, bo wtedy cokolwiek można coś z tego zrobić, bo to, że wyrobnikiem może każdy być. Można się nauczyć, zrobić, wydmuchać bańkę, zrobić jakąś sztukę do formy. No, ale tak ogólnie, żeby cokolwiek zrobić, no to trzeba troszeczkę duszy oddać, w to szkło włożyć swoje. Bo bez pokochania i bez umiejętności pracy z tym szkłem, to nic z tego nie będzie.